Sobolewski, juror Toffee Fest. Jak pan ocenia tegoroczną edycję, 9. już Toffee Fest Festival w Toruniu? No, troszkę byłem ograniczony tym, że musiałem oglądać głównie filmy konkursowe, a tu się dzieje bardzo dużo różnych rzeczy. Także ten festiwal zahacza o różne wydarzenia filmowe w Europie. Nie wiem, tak jak w Cannes był pokaz Mechanicznej pomarańczy Kubricka, tutaj też to mamy. Tak jak w Oberhausen były warsztaty Grzegorza Królikiewicza, tutaj spotykam Grzegorza Królikiewicza przy stole wieczorem. Niestety nie mogę uczestniczyć w jego warsztatach, które są słynne. Właściwie festiwal filmowy to jest tylko także spotkanie z ludźmi. Nie wiem, kiedy widzi się na ulicach Torunia, widzę wychodzącego zza rogu Jerzego Mencla, czy siedzącego gdzieś przy barze w przerwie między swoimi zajęciami i filmami Jima Sheridana. No, to buduje. To jest taki właśnie europejski szlif tego festiwalu. Dlatego, że właśnie kino dzisiaj istnieje głównie przez festiwale. Zarówno te małe, jak i duże. Znaczy i duże, i małe festiwale mają tą samą ważność. Oddziałują po prostu, promieniują. Bez tego właściwie kino nie istnieje dzisiaj. Jest podzielone na kino publiczność multiplexowa. To chodzi właściwie tylko dla takiej oglądać to, co już z góry jakby zna, wie, co to będzie. To jest rozrywka. I ta publiczność arthouse'owa, kin studyjnych. Na festiwalu te publiczności mogą się spotkać, jakby wymienić. W konkursie były filmy bardzo różne, konkurs bardzo zróżnicowany. Wiem, że to jest autorski wybór i tak powinno być. Wybór musi mieć twarz. Wiem też, jak niełatwo jest właśnie zdobywać filmy. Dlatego można wybaczyć pewne uchybienia. Zresztą to, co dzisiaj, to, co się podoba w jednym miejscu, jednym ludziom, może nie podobać się gdzie indziej. Na przykład film, który był sensacją festiwalu w Cannes, który tutaj mieliśmy też w konkursie, Szczęście moje, Sergeja Loznicy, reżysera rosyjskiego, chociaż film jest właściwie produkcji niemiecko-ukraińskiej. Film, który w Rosji był takim właściwie, no, wydarzeniem, no, niemalże skandalicznym, takim właściwie film, który bardzo okrutnie mówi o Rosjanach, o rosyjskim charakterze, o degradacji życia w Rosji, który był przejmujący, wydawał się, w Cannes. Tutaj przeszedł mniej zauważony. Natomiast inny film, inna rosyjska bajka, też okrutna, ale z happy endem, mianowicie Syberia Mon Amour, młodego reżysera, tutaj robi furorę. Wszystko to jest bardzo względne. Chodzi o to, żeby wymieszać różne filmy, różne gatunki. Cieszę się też, że był film polski Ratun, który bardzo lubię, który zasługuje na taką polską promocję. Ten festiwal mu tę promocję daje, chociaż reżyser nie mógł przyjechać, bo pokazuje swój film na Tajwanie właśnie. Taki też przykład młodego, skromnego filmu, niesłychanie taniego, delikatnego, który równocześnie jest filmem właściwie uniwersalnym, który mówi o czymś, o czym rzadko kino dzisiaj mówi. O możliwości, znaczy mówi bez nadmiaru dialogów, bez tej serialowej takiej maniery, czy sitcomowej mówienia, wykładania kawa na ławę wszystkiemu. Mówi o możliwości zmiany własnego życia, naprawienia błędu, czy wręcz jakiejś odkupienia winy w taki wiarygodny sposób. Bardzo mi to jest potrzebne, ponieważ dzisiejsze kino jakby nie zaspokaja mi takiej, nie zaspokaja potrzeb, nie chcę użyć tutaj zbyt takiego słowa górnolotnego, ale powiem, duchowych. To znaczy, chodzi o to, co dotyczy nas, naszej duszy, naszego wnętrza, prawda? Wiele kino jest w jakimś sensie, bywa często cyniczne, pesymistyczne, ukazuje brak wyjścia. Jest jakiś kontrast między tym kolorowym miastem, nie najuboższym, wspaniałym Toruniem, gdzie chodzi się po takich brukach, takich, jakie mają najstarsze europejskie miasta, które dają takie poczucie gotyk pewności, solidności. No i widzi się to zamożne dosyć chyba miasto, a równocześnie w kinie arthouse'owym, tym studyjnym, no mamy właściwie filmy, które mówią o końcu cywilizacji, prawda? Ten pesymizm jest, wydaje mi się, wynikiem jakiejś strategii rynkowej. Dzisiaj bardzo trudno jakby do kina, do filmu popularnego, tam należy jakby happy end, tam należy pewien optymizm, natomiast kino studyjne musi być czarne. Jest to jakaś, wydaje mi się, że jest tutaj jakaś taka nierównowaga. Ja czekam na film artystyczny, który da pewną siłę, nadzieję. Dlatego właśnie na przykład bardzo lubię ten film Lechkiego, który coś takiego robi. Happy End jest wielką sztuką.
A zakończenie tego filmu z tym pukaniem do drzwi, podwójnym pukaniem do drzwi domu ojca jest czymś po prostu tak fantastycznym, tak silnie działającym. Opowiadał mi reżyser, że to działa tak samo, czy w Argentynie, czy w koreańskim Pusan. Tak samo ludzie właściwie ze wzruszeniem, czy nawet ze łzami oglądają to, bo każdy ma ojca i każdy ma poczucie winy. Jak mówię jeszcze, mówię o światowości festiwalu toruńskiego. To, że mechaniczna pomarańcza prosto z Cannes, jak gdyby tutaj odnowiona, że Młyni Krzyż, film, który też jest takim dziwnym filmem, pokazywanym często w muzeach światowych, w MoMie, w Louvre, on tutaj trafia. Myślę jeszcze o klasykach, o Menzlu, o Młodych Gniewnych Angielskich. To są przykłady prawdziwego kina. Tego blasku, dzisiaj, o którym pan którego pisze dzisiaj, którego dzisiaj trudno uświadczyć. Natomiast to, co jest wspaniałe dzisiaj, że to kino dawne staje się dostępne. Czy przez, nie tylko przez internet, przez DVD, przez różnego rodzaju pokazy. Nie ma dobrego festiwalu dzisiaj bez przypomnienia klasyki. Dlatego, że ona dopiero pokazuje, czym mogło być kino. Kino przeżyło swój szczyt. Dzisiaj rozpływa się w wielości obrazów i nie ma tej mocy, bo my jesteśmy jakby znieczuleni na moc obrazu, prawda? Czyli taka edukacyjna funkcja też tego kina, żeby uczyć właśnie młodzież, jak to kino kiedyś wyglądało, żeby po prostu wiedzieli o tym. Tak, i żeby uruchamiać pewien taką wrażliwość, ten rodzaj wrażliwości, którą kiedyś kino uruchamiało, a na którą dzisiaj jesteśmy znieczuleni. Jesteśmy bardzo znieczuleni, trzeba mocnych bodźców. Ale kiedy oglądam samotność długodystansowca i tamtą scenę z Poprawczaka, śpiew tych młodych ludzi, spętanych, jakby rozrywających więzy, to działa z taką siłą. To jest obrazy i momenty wiecznie aktualne. Które kiedyś, się bronią, można je tak, oglądać. Które po prostu mają siłę, żeby obraz miał siłę. Także myślę, że Toruń jeszcze zasługuje też na swoje kino, jakby tutaj robione, w tym regionie, w tych miastach. Niech się połączą te miasta, niech Toruń, Grudziądz, Bydgoszcz, jakby mają tutaj, stworzą, oni mają, te miasta mają też swoich reżyserów, którzy działają albo w świecie, albo w Warszawie, jak nie wiem, Maciej Suskę czy Marcin Sauter, czy mieszkają w świecie, gdzieś mieszkają na zachodzie, jak Rafał Kapeliński, a usiłują robić filmy, chcą wrócić z kinem tutaj. Myślę też, że właśnie, że Toruń zasługuje na jakiś fundusz filmowy, że ten festiwal powinien być zaczynem czegoś, jakiegoś, to doskonale robi zachodnia Europa, zrobią Niemcy, że regiony, te fundusze regionalne są takim zaczynem właśnie kina. A myślę, że ten region, tak jak zaimponował Toruń właśnie swoim jakimś takim szlifem, pewną jednak zamożnością, takim to do czego, jak to miasto zostało właściwie wspaniale odrestaurowane, odnowione, oczyszczone. No jest na liście UNESCO. Że ono zasługuje też na swoje kino. Toruń jest mało znany, tak zobaczyłem jako ten, nie wiem, dawny uczeń, którego wieziono tu na wycieczkę, który widział te czerwone mury, ale też dosyć ponure wtedy wydawało mi się to miasto i ubogie. To było w ogóle bez porównania. To, co się stało w ostatnich latach, jest czymś fenomenalnym tutaj. Myślę, że jak ktoś by został zrzucony na spadochronie z zamkniętymi oczami i zapytano go, gdzie jest, w jakim mieście, to powiedział, co to jest, jakaś Brugia, Norymberga, prawda? I to mówię to bez żadnej przesady, że to miasto też zasługuje na swoje artystyczne kino. Nie turystyczne, nie o piernikach toruńskich, nie o Koperniku, tylko o ludziach tutaj, że to, co się tutaj słyszy, to, co słyszę właśnie z opowiadań, anegdot. Dziękuję bardzo za tę rozmowę i życzymy sobie, żeby to kino i europejskie, i amerykańskie, i polskie miało więcej blasku dla nas, dla naszych duszy. I więcej widzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.